No chyba jesteśmy teraz na 9. miejscu, więc tak umiarkowanie dobrze, bo z jednej strony ważne było, żeby się w tej 16 nie wbić na sam koniec, bo wiadomo, że wtedy się otwiera trasę, a z drugiej strony ten odcinek był bardzo niebezpieczny, bardzo głęboka kolejna się zrobiła, szybko. Trzeba było zaufać, że się w tej kolejnie, wiesz, zmieścić na tym 4., 5. biegu, że nie wyrzucicie na drzewa. W paru miejscach troszkę odpuściłem odrobinkę za dużo, bo te parę oczek byśmy wtedy jeszcze uszczknęli, ale to wiązało się z dużo większym ryzykiem, dlatego też staraliśmy się jechać tak umiarkowanie, a jesteśmy zadowoleni. Zapowiada się ciekawy weekend. No zdecydowanie, oby tylko nie padało, bo ten deszcz tutaj rozwala tą drogę i miejmy nadzieję, że się już uspokoi pogoda i wtedy naprawdę będzie fajny fight. No chłopaków tutaj do ścigania się jest naprawdę sporo.